Cześć, witajcie, z tej strony Kotmin. Witam was w kolejnym odcinku Indie Game Simulatora. Tak, ostatnio się trochę nagadaliśmy o NES-ie. Jakby ktoś chciał jakieś gierki sobie tam poopisać, poprogramować, oczywiście można, jak najbardziej. Okej, jak stoimy z kasą? Biednie stoimy z kasą. Dowiedzieliśmy się, że no niestety, ale to ta gra raczej... no tak. Black Pixel, czekałem na ciebie. To znowu ja. Tęskniłeś? Witaj, stary przyjacielu. Czy jestem... Jakby, czy jest mi dobrze z tą mediokrytykalnością? Poczekaj. Mogę czekać wiecznie. Czy ty możesz? Twój pozytywizm... Twoje pozytywne myślenie jest okropne. Bierz to i stąd. Okej, odblokowaliśmy Lunę, miło mi. Okej, czyli chyba to jest koniec, jeśli chodzi o Larsa w końcu. Luna brzmi dosyć wdzięcznie, chcemy oczywiście medium. Możemy światłem się bawić? To było odblokowane ostatnio. Okej, dobra, bo się zastanawiałem, czemu tamten piksel tak dziwnie wygląda. Okej, Lunę pokochają tutaj, jeśli chodzi o oświetlenie, o grę. Okej, mam taki półmrok, dobra, to już ślicznie wygląda. Czy tutaj też mięso dalto zawsze to kosztowało? Tak, drogi jak pierun. Okej, zacząłem gadać o tym, że jak chcecie, pisze gry na NES-a, są emulatory, tak? No bo teraz jeśli chodzi o oryginalny sprzęt, chociaż nie, są ludzie, którzy wydają gry na NES-a nadal. Co oryginalnego sprzętu da się to dostać, zarówno NES-a, jak i Famicona. Co nie jest takie proste, ani tanie, ale to jeszcze są takie czasy, gdzie to jeszcze można wyrwać w pieniądzach, które są owszem duże, ale nie absurdalne. Bo niestety, ale tak jak już kilka lat wcześniej oglądaliśmy Game Boy'e, tak? I myśleliśmy sobie, czy może ich nie kupić, tak? Mówię o Game Boy'ach Advance, Color. Tak już dzisiaj te konsolki zaczynają mieć kosmiczne ceny, tak samo zresztą jak PlayStation Portable w wersji 3000 i jakby nie lighty, tylko te faty bardzo fajne, które nie mają żadnych większych problemów. Tak samo kupcie sobie teraz PlayStation 3, czyli jakby konsolę 7 generacji. Czymkolwiek wróć. Samą konsolę nie jest ciężko kupić, tak? No bo mamy groma tych slimów i tym podobnych. Ale jeśli by wam się marzył na przykład... była ta wersja, gdzie macie literalnie komponenty z PS1 i PS2, czyli układy emulujące, a nie same emulatory. No tak, na początku jakby PlayStation 3 miało wielkie problemy. W sumie od początku do końca istnienia tej platformy. Ale dobra, nie szyjmy, bo faktem całkiem lubiłem i lubię tą konsolę. Tę konsolę, przepraszam. Jednak pod względem jakby wykonawczym mieli tam problemy, tak? Nie, że Xbox wyszedł szybciej, też miał mniej problemów, miał ekskluzywy. W ostatecznym rozrachunku, chociaż nie chciałem powiedzieć, że lepiej to wyszło dla sceny Microsoftu, ale chyba nie. W zasadzie teraz, jakby tak obiektywnie to spojrzeć, nie? No to PlayStation 3, w jakiej by się wersji tego nie mieli, to chyba tak jest jeden z najtańszych i najlepszych odtwarzaczy Blu-ray, jakie można jakby dostać tak jakby z miejsca. No jakby to nadal jest warto, konsolka warta uwagi, chociażby dla tego Blu-raya. Okej, były tam problemy z opóźnieniem, tak, bo to też potem fabryki zaczęły strajkować i to nie był powód jakby ten, który my teraz znamy, tak, no bo to jest przeszło dekadę wstecz, prawda? Zresztą nie, może nie przeszło. Ale mówimy tutaj o czymś, co było, no, literalnie dekadę temu. Okej, tak myślałem o tym, żeby sobie teraz troszkę się pobawić tymi chmurkami, czyli Fly plus trampolina. Myślę, że dwie trampoliny tutaj to będzie optymalna rzecz, zwykły play. Czy chcemy tutaj to blokować? Nie bardzo. Chciałbym gdzieś też mieć tutaj możliwość zejścia stąd. Te bloczki tutaj mnie intrygują, tak, to jest prawda. Tutaj bym pewnie chciałbym taką ścianę. To może być ważne, tutaj też... Okej, jakiś powiedzmy buforek, żeby do tego może doskoczyć i nie spać w miarę możliwości. Ja wiem, że to nie jest takie proste, ale dajmy sobie tę szansę. Okej, tutaj sobie przelecimy przez to. Tak, różnorodnych bloków to jest to, na czym mi trochę zależy. Tutaj też troszkę taki dreszczyk emocji gdzieś tam sobie zapewnić, prawda? Okej, całkiem mi się podobała wizja z przeskakiwaniem z punktu A do punktu B. To też może być całkiem fajnie. Fajne. Tutaj może jak prewencyjnie dajmy sobie te budki, tak, żeby jednak to się za szybko źle dla nas nie skończyło. Czy aby na pewno chcemy tam spadać, albo czy to musi dla nas oznaczać, że to jest coś złego? Teoretycznie nie.
To może się i tego trzymajmy w takim przypadku. Dobra, tutaj, żeby jakby człowiek jeszcze miał jakieś podejście, typu, że jeśli tu nie lecisz, to żebyś miał te budki, niech mu coś tam pomogą. Okej, Luna będzie dalej w sieci kretowisk, no bo niestety nie można jej wszystkiego. Czekajcie, czy drugie buty mi to usuną po prostu? Czy mogę mieć tylko jedne? Nie, mogę mieć drugie buty, super, nie wiem co to daje, ale zawsze chciałem mieć dwie pary butów. To myślę, że zawsze jest na plus. Okej, tu może jakiś kopczyk taki sobie zróbmy, tak żeby trochę ładniej było. Oj, jeny. Drogo. Oj, to się zaczyna robić drogo. A co ja tutaj może chciał jeszcze? Tutaj może jakieś fajne bloczki. Faktycznie ten gameplay tutaj może troszkę być słabszy nadal. No bo co, tutaj sobie skoczymy i to i tyle? Niech. Tak, jedna chmurka z trampoliną, druga bez. To jest coś, co zawsze jest złotem. Oczywiście mówię to w pewnym... z pewną dozą ironii. Okej, okay, tutaj to jest chyba za szerokie. W sensie, nie róbmy z tej gry aż takiego potworka. Czy chcemy tutaj... A no tak, trampolina nie działa razem z... Trampoliny nie bardzo... Aha, no to też nie będzie chciał działać. Trampoliny nie bardzo chciał działać z długim skokiem. To jest jakiś problem niestety z tym. Okej, okay, co, obudujemy to po prostu, może tak by troszkę ładniej było. Tutaj też coś dajmy, żeby to nie było tak, że to tak pusto stoi. Okej, okay, trochę niebezpieczeństwa, trochę przeskoków. Tutaj na to wskoczę i co dalej? Tutaj jest taki safe space. No dobrze. I co, może byśmy sobie analitykę kupili. Okej, okay, tutaj jeszcze może kilka kawałeczków, bloczków, żeby to potem nie płakało, że to nasza wina i tak dalej, że za mało tego. Że za mało tych tajców tutaj daliśmy. Jak tam z pieniędzmi? No 6 tysięcy. To faktycznie zaczyna być... Zakładam, że 5 to jest takie próg opłacalności. No dobra, rzućmy sobie tą analizę. Dobrze, content, ładne oświetlenie. BG Color. Tak, pewnie ktoś się zastanawiał w poprzednim odcinku, bo niestety nagrywam to do przodu. Jak to miało działać? Otóż jakby te algorytmy, tak? No jakby, ok, wycinamy sobie jakiś tam fragment graficzki, taki wstawiamy, jakieś tam pole. Ok, i co tam było? Ok, ty to może jest taka dobra recenzja, tak o tym patrzę. I co tam było o tyle fajnego, nie fajnego? Ok, danger. Sekundka. O! Czy drugi butek by to zepsuł? Nie. Okej, okay, co tam mogło być fajnego, niefajnego? To, że w zasadzie to, co my tutaj mamy, taki jakby usiłujemy faktycznie sobie dostać w tym momencie, czyli to bug color, to była jedna z najważniejszych rzeczy, która w ogóle się pojawiła. Dlaczego? Dlatego, że mówiliśmy konsoli, tam gdzie nie wiesz co dać, tak? Jaki kolor, czy co tam ma być, daj ten kolor po prostu. Jako tutaj w zasadzie na pewno BG Color był, ok, 65, ojoj, ty to nie kupili nas jakoś specjalnie. Cholipka. A czemu tak to nie? Ok, 13%, mało kto tego kupił w ogóle, dlaczego tak? Mało fanu, mało gameplayu, nie wiem czego jest gameplay, to jest taki mały problem. Ok, może po prostu, ok, oryginalnie tutaj super, widzę tylko ten gameplay do poprawienia. Pytanie, nie? Czym jest ten gameplay? Czy to że więcej skakania? Że, dobre pytanie. Tutaj pozostałe rzeczy, no okej, fajno, troszkę mogliśmy więcej, czyli więcej trampolin po prostu pewnie by załatwiło sprawę. Albo po prostu jakby więcej powtarzania tych platform. Analityka, aha, nie, to widzieliśmy. Recenzja, może tutaj coś mi powiedzą. Miało potencjał. Crappy game, nie jest zła, nie jest dobra, okej. Okay. Nic byś nie zmieniał. No super, no to byś nie sprzedał większej ilości gier. To jest trochę smutne w zasadzie. Szkoda, bo Luna mi się podobała. Okej, okay, tu mam coś mniejszego, widzę. Okej. Okay. Aha, to jest tylko lampion. Okej, okay, to oszukali mnie z tego, co widzę. Bo nie o to chodziło tutaj. Tutaj pewnie trzeba było spaść. Tak jest. Halo? Tak? Dzień dobry. Okej, okay, malusieńka gierka i pewnie dziadostwo więcej zarobiło niż ja, znając życie. To przykre. Ok, 13 tysięcy jeny, teraz nie chcę tego kupować, w sensie to jest drogie. Ok, czyli tamto mogło być błędem po prostu, żeby sobie tam... Ultesham raczej nie pomoże. Store, editor. Ok, no Luna 2, no nic innego nie zostaje jak jakby iść tutaj w ten... Iść sobie tutaj w te zmiany, prawda? No Luna chyba jako damska bohaterka, czy jakby dlatego jej nie polubili? Nie no, mam nadzieję, że nie. Może to był problem tej natury, że faktycznie cały czas robimy te same template'y. Może żeby coś się zmienić, tak? No zaryzykujmy troszkę formą. Teraz może zacznijmy sobie spadać z tego wszystkiego, tak? Bo wydaje się, że takie
takie oto, powiedzmy, produkcje mają troszkę większy potencjał teraz niestety. Także może jednak z góry na dół. Żeby się troszkę trzeba było bardziej postarać, kontentu dodać. Okej, ja wiem, że to sobie tym sztucznie zmniejszamy, tak? Zawsze to pole do manewru. I jest taka wada, ale z drugiej strony, jakbyś tak zaczynać, prawda, w branży game dev, no to od czego to robić? Bo w ogóle czy się opłaca zaczynać, nie? To jest w ogóle to straszne pytanie. No myślę, że każdy, kto ma odrobinę rozsądku teraz, aby tutaj pojęcia ekonomicznego, to powie, nie, no, niestabilne to. Okej, to gierek mobilnych, no wiadomo, znamy takie amerykańskie sny, tak, że ktoś wyszedł z zera do milionera. Czy że gra, która była w studiu jakby na pożegnanie, była grą, która w zasadzie zmieniła losy studia. Hashtag Angry Birds. Tylko teraz sobie powiedzmy, może tyle szczerze, co jakby zastanówmy, to będzie ładne, zastanówmy się jakby, czego często brakuje twórcom gier, prawda? To jest też, nie o tym chodziło. Tutaj bywają czasami jakieś problemy z takimi technikaliami, też przyznam, że mnie to troszkę jakby zatrzymało, tak? Ja piszę swoje pierwsze gierki i w pewnym momencie uznawałem, że ej kurczę, ale troszkę trzeba, jakby to się zaczyna sypać, prawda? Kiedy okej, wypuścił tam jakieś demko, no dobra, okej, darę to zrobić, nie? To demko może być super. Naprawdę może być super. Moim zdaniem pomysł jest najważniejszy, tylko że w pewnym momencie możesz sobie uświadomić, że ej kurczę, ale ja to bym jednak chciał, żeby na przykład to się rozwijało, żeby to było proste do zrobienia, a na przykład nie wiem jak to zrobić. Tak, brakuje mi po prostu umiejętności. I też pytanie, kiedy te umiejętności wszystkie masz? Moim zdaniem jakby sam game dev jest super rzeczą w momencie, kiedy już troszkę wejdziesz do branży. Ewentualnie szukasz progu wejścia, tylko że w game dev jest ten malusieńki problem, że tam chwilowo, tak powiedzmy załóżmy per procent, ludzie mają trochę gorsze zarobki. Ja troszkę mówię to z bólem. A tutaj chciałem lampkę w sumie. Tak, lampka była ładniejsza. Nie wiem, czy to się zmienia, ale lampki pewnie da się wyłączać. Pewnie tak. Nawet względem powiedzmy kogoś, kto to robi research w Excelu, to zapewne ludzie w game devie będą zarabiali troszkę mniej, co jest pewnego rodzaju bólem. Okej, zmienimy troszkę tą konwencję tutaj. I tutaj będzie trzeba coś z tym zrobić. Już tak nie może zostać. Tu były jakieś takie przebieżki. Co, przód, tył, po prostu taką klasyk w gatunku? Aha, dam to tutaj, będzie problem. No dobra. Czyli co, to niech się przesuwa dalej. Okej, niechaj i tak będzie. No a nawet jeśli tak, no to pewnie zadacie sobie pytanie. No dobra, chciałbym stworzyć grę, no to co robię? No bierzesz sobie tutorial, jeden, drugi, trzeci, łączysz sobie to w jedno i jakoś to działa, prawda? No, zasadniczo prawda, nie? Jakby to powiedzieć, mamy od groma tutoriali na YouTubie, które jakby wystarczająco długo nie szukali i implementowali te rzeczy, które tam pokazują. Okej, coś zbudujecie. No i to będzie super, to może w ogóle wydać sobie na Google Play, oczywiście tak. Czy tam App Store, oczywiście pomijamy kwestie autorskie i tak dalej. Tak, ale sam to po prostu możecie startować, jest super. No i macie oczywiście szansę też jakby z tym wyjść. No dobra, ale gdyby tak troszkę zminimalizować, jakby to ryzyko. Okej, te trampoliny chyba no tak swoją drogą też troszkę niszczą interes, co jest przykre. I na przykład minimalizować ryzyko, jakbym chciał to robić, ale tak na przykład nie na swój koszt od razu. No to co, no to myślę o tym, że pewnie jakieś studio, nie? No wiem, to czego szukają w studiach. Okej, no pewnie coś tam z programowaniem. Tak, ale nie do końca, w sensie nie musicie być programistami. Poszukują też grafików, animatorów, testerów. Co do bycia testerem, nie wam mieszane uczucia co do tego. Czy jakby to powiedzieć, nie będąc programistą, albo nie mając tego zacięcia, chciałbyś zostać testerem. To się okej, pogadaj sobie w gierki, zawsze fajnie, super. Nie, tylko że w pewnym momencie może możecie jakby napotkać taki problemik, może nie wydajmy tyle pieniędzy na to, tylko o tym teraz myślę. To się drogie powoli robi, drogi interes. Gdzieś tam możecie sobie spotkać się z problemem z tym, że pewnie programie się byłoby łatwiej. Jakby to ogrywać, jakąś muzykę słyszę, bliżej nieznanego pochodzenia. Troszkę jest to martwiące. Okej, czy tu możemy coś jeszcze zrobić takiego sensownego? Humorek nie daliśmy jeszcze. Okej, ja bym chciał trochę światełka. No dobra, i co, zostanie sobie jakimś programistą. Wybierz sobie jakiś język. Okej, załóżmy, że Python. Nie, bo jest popularny, jest mnóstwo filmików, nie? I takie... Okej, abstrahując do tego, że... To jest troszkę bez sensu, jest niewiele jakby silników na chwilę obecną game devowych, którzy by szukali, więc jakby C++ albo C# jest troszkę sensowniejszym wyborem.
ale dobra, weź sobie Pythona, bo jest prosty, tak, bo chcesz jakby zrozumieć tę koncepcję i to jest jak najbardziej ok. No to co, szuka sobie tutoriala, gdzie ktoś ci tłumaczy, czym jest lista, czym jest zmienna. Prawda? I szuka sobie jakieś tam myślisz, że takie no już wiem mniej więcej podstawy, tak, będę programistą Pythona. Tutaj to troszkę cię smucę, że w sumie to w dzisiejszym świecie troszkę nie ma czegoś takiego jak programista Pythona, tak czysto Pythona. No jak się okazuje, to nawet sam twórca Pythona uznał, że no może coś w przyszłej wersji się uda zmienić. Na chwilę obecną, no Python to przede wszystkim jest używanie innych bibliotek zewnętrznych. No to okej, to już szukasz teraz, co to jest biblioteka. I tak myślę o tym, ej kurczę, ale ja musiał to napisać jakby tam sam siebie, nie? Gdzie szukać zrozumienia. Okej, zrozumienie, coś napisać, ha, to brzmi tak znajomo trochę, nie? To ludzie na to chyba algorytmy mówią. I tak, tak, mówią to algorytmy. Okej, czyli potrzebujesz jeszcze jakichś tam postaw algorytmiki. No i tutaj się cieszy, bo brałeś Pythona i tam gdzieś tam kojarzysz, że była taka książka, jak algorytmy, ilustrowany przewodnik, taka ładna z myszkami, nie? I sobie jakby kupujesz PDF-a, czytasz, nie wnikam, nie pytam, albo idziesz sobie tam na jakąś stronkę z zadankami dziwnymi i okej, zaczynasz nabierać tych poziomów abstrakcji, tej umiejętności, żeby tak mniej więcej obczajać, co jak tutaj chodzi, żeby sobie powiedzmy coś ogarnieć z tego wszystkiego. Okej, zaczynasz już sobie tak czuć, że okej, mam taki długopis, już wiem jakby opisać go w tym swoim świecie, nie? Że to jest długopis i on ma takie właściwości i tak by się poruszał, tak by spadał. Okej, zaczyna być super, nie? Bo zaczynasz jakby już trochę czuć ten klimat, a co tutaj chodzi. Super. No dobra, ale czasem uświadomiasz, ej kurczę, że zmarnowałem trochę czasu, a faktycznie tutaj ten typ, co tam na YouTubie coś tam wspominał, że faktycznie, kurde, tej oferty pracy, bo okej, nie chcę sam się w to bawić, chcę się troszkę poszkolić, nie, bo najszybciej się uczysz pracy i jeszcze za to jakby masz dodatkową motywację, że o, pieniądze. Okej, i o tym myślisz, takie kurczę, fajnie. Ale ty patrz na wymagania, no dobra, no to tam mają jakieś Unity, albo tam mają jakiegoś Unreal Engine. No takie kurczę, w sumie teraz o tym myślisz, że ej, ale to ja tego Pythona nie potrzebuję. No takie i tak, i nie. Bo dzięki temu mniej więcej ogarnąłeś, jak powiedzmy, mogłeś dostać takiego poczucia, że okej, umiem napisać wszystko, tak? To napisałeś w tym języku, który był prostszy jakby do rozczytania, miał niższy próg wejścia. No dobra, to teraz te koncepty idziemy tak do bliżej jakby poziomu komputera. Tak, czyli jakby radzi na cenę wchodzi, chociaż niekoniecznie, tak? Bo jest Godot, który może sobie pisać w Golangu. Nawet nie wiem, czy w Pythonie ostatnio też nie dopuścili takiej możliwości, żeby sobie w Pythonie pisać. No i kurczę, cieszysz się, nie? No bo takie, ej, super! Nie, miałem tego Pythona, teraz mogę użyć jakiegoś mniejszego silniczka. Kogo nie szukają, nie? Okej, ale mogę sobie coś tam po godzinkach skrobać, super. No, w pracy mam tego, powiedzmy, to Unity, dogadałem się poradników. Okej, mniej więcej mogę sobie ogarnąć, ale dobra, to już pachnie, że takie może Blendera bym się nauczył. Nie, takie myślę, okej, super, nie? I cały czas mamy jakiś tam progres. I no cieszymy się z tego progresu, prawda? Oj, to będzie droga gra, pewnie, nie? 5000, wątpię, żeby to się w ogóle zwróciło w tym momencie. Okej, ale chciałbym, żeby trochę fan nam poskoczył. Chcemy te buty? Nie chcemy tych butów. Niech on troszkę, no dajmy troszkę samodzielności może faktycznie tutaj temu naszemu graczowi. Tutaj, żeby się nie straszył tutaj. Niech to się jeszcze zmieni, to chyba samo nie spadnie, tak mi się wydaje. Okej, chciałem taką jeszcze, że taki mamy skakan. A tutaj jest w sumie. No dobra. To jeszcze kilka bricków, kilka tych. Niechaj sobie tam się pojawi. Czemu by nie? Tak, dajmy sobie jakąś alternatywę. Tutaj, bo to chyba nie dawałem, nie? Żeby to przeskoczyć. Nie, no szczęście nie. Oj, chrypa trzeba opać, super. Zawsze tym marzyłem. No dobra, ale już mamy jakiś tam warsztat, prawda? Już coś tam potrafimy. Aha, tutaj, ojej, no ale strasznie to zrobiłem. Teraz trzeba poczekać. Tutaj coś się to strasznego stało. Halo, skąd się wzięły te briki? No dobra, mniejsza o to. Okej, no już gdzieś tam powiedzmy z YouTube'ami zacząłeś się uczyć sobie tego Unreal'a, czy tam Unity, tak? Zależy, jak tam... Aj, zapomniałem o istnieniu tej pułapki. Trzeba o tym pamiętać. Okej, i ten Ali, super, nie? I faktycznie już masz to poczucie, że coraz większe gierki potrafisz robić. Nie? A przydają się te rzeczy, które się uczyłeś przy podstawach Pythona. Dlaczego? Bo jakby to powiedzieć, poznałeś, co to jest obiekt, klasa, obiektowość. Nie? Coś tam o czystym kodzie, jak w ogóle tworzyć nazwę. Okej, i już masz jakąś tam wartość dla pracodawcy.
Okej, co prawda to się możesz dowiedzieć, że ej, ale w sumie typie tutaj można to wszystko, ała, to wszystko można robić przy pomocy takich okienków, nie? To w sumie nie potrzebujesz tego programowania całego, no i bieda. No dobra, może za pomocą okienków, ale te okienka dalej gdzieś tam są nazywane. A, bo lampy nie lewitują, taki jest problem. Dobra, zrozumiałem problematykę tego utworu. Okej, to chwileczkę sobie poczekamy. Ja wiem, że to troszkę spadnie, ale... Zoom right, jej. Nie o tym chodziło. Dobra, masz już taki warsztat, prawda? Jakby już przyjęli cię. Tak, z jakiegoś powodu. Pewnie HR jakby też nie do końca ogarniał, nie? Że w sumie, no, on coś tam robił, nie? Jak miał jakieś projekty, bo to w sumie też jest ważne, żeby gdzieś, powiedzmy, coś sobie napisać. I mieć do pokazania. Nawet bardziej niż samo CV, prawdopodobnie. Ja kiedyś przejdę tę grę. A, czy to jest zupełnie pierwsza gierka? Chyba tak. O, lipka. No, bardzo się rozgaduję o tym wszystkim. Tutaj. No, będziesz jakieś balansować w następnym odcinku. Okej, przez chwileczkę myślałem, żebyś nie dało nam wbić pod podłogę. Bugi to też są bardzo ważne rzeczy. Tak, ale ogólnie w ogóle to, że tworzycie sobie gry i się uczycie tego, nie? Jest to o tyle super, że już od samego początku macie co ludziom pokazać. Nie, że okej, że tutaj jakby, jak jest typowy programista, no to okej, no to pokażesz kogoś algorytm, super, nie? Ale to kogoś jakby średnio obchodzi, a tutaj okej, masz coś ładnego, tak? Nawet z gotowych sprite'ów pobranych. Może powinienem się może skupić na tym, co tutaj się gra. No w końcu nie przejdziemy tego. Ej, to już było trochę takie do poprawienia. Panie tester, kto to przepuścił? No ale dobra, macie jakieś pieniążki z tego tego doświadczenia? Nie, ogólnie jest fajnie, tylko że... Okej, pieniądze macie mniejsze, bo przeważnie niestety, ale świat lubi zarabiać sobie na ludziach z pasją. Okej, sekunda. Minuta ciszy, żeby tu przejść po prostu. Ej! Nie, tutaj nie chcemy być. Teraz dopiero. Czekamy i modlimy się, by się nie zbugowało gdzieś tam o coś dziwnego. Dobra, udało się. Tak, te pół minutki ciszy było tu bardzo potrzebne. Luna 2, przepraszam, ale jakby skupienie musiało tutaj być na najwyższym poziomie. To będzie jedna gra na odcinek, straszne. Okej, ale inaczej tego nam się to nie zwróci. 10 gier, okej, to była nasza 10 gra. Wow, ej, dobre pieniądze. Okej, dobre pieniądze. Okej, same sukcesy. Luna się w końcu przyczyniła. Dobra, ale okej, chyba i tak nie znowu następnej gierki na szybko gdzieś tam wklepać. Patrzmy się, co tu się dzieje. Fan, tak, czyli jakby więcej klikania, to też tam przydaje. Wow, ej, naprawdę dobre rzeczy. Okej, trochę gameplay nam dalej kuleje, ale to... Nie jest warto jednego dolca. Spadaj. Hate is gonna hate. Okej, ja też trochę rozgadałem o tym wszystkim. Ja liczę na to, że w zasadzie jakby to, co zostanie, to to... Warto zbierać doświadczenia, warto też dosyć mądrze gospodarować swoim czasem, prawda? Bo tu mówimy o takim podejściu juniorskim i dalej myślę, że po tym wszystkim nie wiecie, jak zrobić grę, jak do tego wejść. Wiecie, że się to trochę nie opłaca i że pewnie inna branża była fajniejsza, ale jak to kochacie, nie? I byście chcieli jakby gdzieś w to się bawić po godzinach, no to też pomyślcie o tym, że nawet gigantom zdarzają się wpadki. Może faktycznie nie śpieszmy się z takimi rzeczami, które są naprawdę słabo skalowalne, czy ciężkie do zaprogramowania, do rozwijania. Prawda, że jakby, żeby to publikować za pieniądze. Ale zawsze jakieś inwestycje w jeden projektik mniejsze, żeby mieć coś do CV wpisać, to już jest krok w dobrą stronę. Tak samo jak pokazanie, że ej, dobra, ja to sam napisałem, nie? Ja to rozumiem. Ja mniej więcej wiem, o co chodzi. Nie oszukujmy się, tak? Jakby z każdym rokiem, z każdą linią kodu. Ale może nie powinniśmy brać tego jakby per codeline. Nabierzcie doświadczenia i powinniście zostawać coraz lepsi. Tak, my się dzisiaj dowiedzieliśmy, bardzo ładne są te briki swoje drogą, które się spadają. Że tutaj niestety, ale to się rozpada. Oj, albo ładna strzałka. Tak, z dzisiejszego odcinka dowiecie się to, że lampy niestety nie wiszą, to nie jest sufitówka. No jednak spadają. Okej, ja mam nadzieję, że całkiem miło się wam słuchało tego mojego biadolenia dzisiejszego. Mimo, że troszkę jest takim. O wszystkim i o niczym. A tak w skrócie, co bym zrobił? Polizę troszkę programowanie algorytmiki. Potem wybrać sobie jeden z większych silników, czyli albo Unity, albo Unreal. Mimo tego, że mają duży próg wejścia, to jakby pozwalają na bardzo wiele do zrobienia. No co, pierwsze projekty przed wami, nie? No, mam nadzieję, że całkiem miło się wam tego słuchało.
I cóż, i że się usłyszymy w następnym odcinku. Także dzięki, że byliście, miłego dzięki wam życzę i do następnego razu. Hej!